Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Po pierwsze zwracam się do pani przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, aby zareagowała na haniebne wystąpienie pani sprawozdawcy. Złożymy wniosek do Komisji Etyki, ponieważ to, co tutaj zostało powiedziane, nie było przedmiotem debaty na komisji. Chcę powiedzieć, i na pewno pan minister się ze mną zgodzi, że pycha i arogancja, nieliczenie się ze zdaniem innych, obrażanie i dzielenie ludzi, kłamstwo, to nie są cnoty ani niewieście, ani męskie, to są po prostu wady. I że ludzie obciążeni takimi wadami nie powinni mieć wpływu na wychowanie w szkołach następnego pokolenia Polek i Polaków. Jesteśmy w Sejmie dla ludzi i dlatego opowiem o obawach tych ludzi, których spotykamy codziennie na ulicy. Podczas zakupów podeszła do mnie starsza kobieta, starsza pani, emerytka, która z ogromnym zatroskaniem prosiła: pani poseł, działajcie, nie pozwólcie ministrowi Czarnkowi niszczyć edukacji naszych dzieci. Mam czwórkę wnuków. Myślałam, że po pani minister Zalewskiej nic gorszego nas nie spotka, ale dziś, kiedy ministrem edukacji jest pan Czarnek, coraz bardziej boję się o przyszłość moich wnuków. Powiedziała, że nie zgadza się na ugruntowywanie moich wnuczek w cnotach niewieścich. Żyjemy w XXI wieku, mówiła. Chcę, żeby moje wnuczki chodziły do nowoczesnej szkoły, przygotowującej je do życia w przyszłości, a nie w przeszłości, żeby miały wybór i mogły realizować swoje marzenia. Tej pani, panie ministrze, cnoty niewieście nie kojarzą się z męstwem, odwagą, roztropnością i mądrością. Dla niej, jak dla większości Polek i Polaków, oznaczają bierność, uległość i podporządkowanie, bo tego nauczyło ją życie. I panie ministrze, bez względu na to, co ta kobieta myśli o cnotach niewieścich, to jedno jest pewne, zasługuje na szacunek i godne traktowanie. A tak, a jak pan ją potraktował? Pan o takich ludziach mówi, część społeczeństwa, która dokładnie rozumie wulgaryzmy na strajku kobiet, a nie rozumie słowa cnota. Kto panu dał prawo do takiej arogancji i pychy, do obrażania, dyskredytowania i obśmiewania zatroskanych o przyszłość swoich dzieci, rodziców i dziadków? Przejdźmy do najważniejszej kwestii, do prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami. Otóż chce pan potraktować rodziców, jak prezes Kaczyński traktuje premiera. Teoretycznie premier Morawiecki może podjąć każdą decyzję samodzielnie, ale pod warunkiem, że uzyska zgodę prezesa. Prezes robi to nieformalnie. To, co robicie w swojej partii, nas nie interesuje. Ale w przypadku rodziców nadzór kuratora nad ich decyzjami będzie wynikał z ustawy, bo taki projekt przygotował pan minister Czarnek. Mam tylko 5 minut. Nie zdążę zacytować wszystkich nienawistnych, homofobicznych i konfrontacyjnych wypowiedzi pana ministra. Nie zdążę się odnieść do skandalicznych zamachów na wolność nauki, na kształcenie nauczycieli etyki na uczelni Rydzyka czy Ordo Iuris, o braku pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci, o zaniedbaniach związanych z nauczaniem zdalnym. Ale jedno muszę powiedzieć. Pan minister zajmuje się wszystkim poza tym, czym powinien się zajmować. Jest biegły w obrażaniu nauczycieli, uczniów, rodziców i samorządów, w centralizowaniu i ideologizowaniu szkoły, w mówieniu, kto jest normalny, a kto nie, ale brakuje mu pomysłu na dobrą i nowoczesną edukację. Czy ktoś z państwa słyszał jakąkolwiek wypowiedź pana ministra, w której mówi o przygotowaniu młodzieży do życia w trudnych i skomplikowanych czasach, w warunkach globalizacji, kryzysu klimatycznego i trwającej pandemii? Nic, pustka.
pustka, której ceną jest zrujnowanie przyszłości naszych dzieci. Tej ceny nie możemy i nie chcemy płacić. I dlatego złożyliśmy wniosek o odwołanie pana ministra, dlatego apeluję do posłów i posłanek o zagłosowanie za tym wnioskiem. Dla dzieci, dla przyszłości.